Kamil Szewczyk, to jest czwartkowy Wieczorny Ekspres, a dzisiaj Państwa i moimi gośćmi w pierwszej części będą Bogusław Liberacki, Lewica, europoseł, witamy serdecznie. Kłaniam się, witam. Olga Semeniuk-Patkowska, Prawo i Sprawiedliwość, również dobry witamy. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. I Jan Strzeżek, Trzecia Droga, witamy również. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Mamy sondę dla państwa. Czy PiS wróci do władzy i rozliczy ekipę Donalda Tuska? Możecie głosować, komentować. Na koniec programu skomentujemy, podsumujemy wyniki. A tymczasem zobaczmy na konferencji prasowej. Dzisiaj dużo się działo, a w roli głównej Patryk Jaki i ostre spięcie z dziennikarzami. Zobaczmy. Widać po państwa pytaniach, ponieważ ja już znam ten system, widać po państwa pytaniach, że państwo chcecie zrobić aferę z tego, że syn miał akta swojego ojca, zmarłego ojca w domu i z tego chcecie robić aferę, a nie z tego, a niech pan nie przeszkadza przez chwilę, no przecież zadaje pan pytania, na które nie pozwala pan odpowiedzieć, zakrzykuje pan, niech pan pozwoli odpowiedzieć. Panie pośle, poczekajmy. Ale pan, ale bo krzyczycie, tak, krzyczycie cały czas, krzyczycie cały czas. Poczekajmy chwilę, potrafi pan chwilę odpowiedzieć, jestem w stanie. Dobrze, to usystematyzujmy. Pan minister dokończy i państwo za chwilę zadacie pytanie, jakby państwo mogli nie przerywać, bo państwo częściowo tego nie słyszą. Bardzo proszę. Siódmy raz próbuję coś powiedzieć, a państwo próbujecie zakrzyczeć. Jeszcze raz. Więc jeszcze raz. Uprzejmie państwa informuję. Widać po państwa pytaniu, że próbujecie państwo zrobić aferę z tego, że syn miał akta swojego ojca, do którego dostępu ma pełne prawo, nawet gdyby nie był prokuratorem generalnym, gdzie również akta może przeglądać, nawet gdyby nie był prokuratorem generalnym, a nie próbujecie zrobić afery z tego, że ktoś od państwa firmy mógł dać korzyść majątkową, ktoś z państwa firmy z Neo TVP mówię, mógł dać korzyść majątkową kancelarii, która brała udział w nielegalnym przejęciu telewizji, na co dzisiaj są twarde dowody w WP i tego zapewne nie będzie. No i widzieliśmy ostre, żywe spięcie Patryka Jakiego, europosła Suwerennej Polski, z dziennikarzami w Sejmie dzisiaj. Oczywiście to jest pokłosie tego, że wiadomo, Zbigniew Ziobro, nie milkną echa wejścia służb do nieruchomości Zbigniewa Ziobry. Tutaj w tle oczywiście jest Fundusz Sprawiedliwości. Jak państwo komentują całą sprawę? Może Bogusław Liberacki najpierw. Czy ja generalnie muszę przyznać, że jestem zniesmaczony tym, że my tyle czasu poświęcamy tego rodzaju sprawom. Przecież mamy rzeczy tak kluczowo ważne jak sposób zagospodarowania tychże słynnych 740 miliardów złotych, o których premier Morawiecki kiedyś mówił, że nam przyniósł. Odliczając politykę rolną zostaje 600 miliardów. Krajowy plan odbudowy wymaga pewnej weryfikacji. Też o tym nie rozmawiamy. Wojna w Ukrainie i zagrożenie. No, rakieta nas kolejna odwiedzała, no, tym razem wojsko przechwyciło. No, ja rozumiem, że tak dużo się spraw nawarstwiło po poprzednich 8 latach rządzenia, że trzeba te sprawy rozpatrywać, ale ja bym chciał bardzo, żeby to było jakoś, przepraszam za wyrażenie, ciszej robione i w innej formie. Bo czyli igrzyska pan uważa, że to są trochę robione przez obecną koalicję? Znaczy te igrzyska to nie są przez koalicję robione, tylko jest działanie jakieś, które wydaje się niezbędne. Natomiast to przybiera ze względu na opór ze strony koalicji, która oddała władzę, że zaczyna być opakowywane czy wyglądać. To nie są igrzyska, to są bardzo poważne sprawy. To są poważne sprawy w sensie praworządności, to są poważne sprawy w sensie przestrzegania standardów. Ale sugeruje pan, żeby o tym nie rozmawiać, więc spodziewałem mniej, się, że mniej rozmawiać o tym, bo co nas dominuje? Właśnie tego typu rzeczy nas dominują. I to, przyznam, jak patrzę to z perspektywy Brukseli, bo tam przecież spędzam dużo czasu, to wydaje się, że gdybyśmy chcieli do Euronews dać, co dzieje się w Polsce, no to ten obraz byłby taki sobie. Mm-hmm. Olga Semeniuk-Patkowska, jak pani komentuje całą sprawę ze Zbigniewem Ziobrą i wejściem służb do domów? Idealna próba przykrycia największego strajku rolników od 20 lat. Kryzysu związanego tak naprawdę z konfliktem międzynarodowym, jaki jest pomiędzy Rosją a Ukrainą. Brakiem tak naprawdę już coraz szerszym poczucia bezpieczeństwa wśród Polaków, jeżeli chodzi o ten konflikt międzynarodowy. I 10 dni do wyborów samorządowych. Do tego dołożę oczywiście, nie nazwę tego igrzyskami, bo to, co się wydarzyło, zresztą Zbigniew Ziobro komentował to bezpośrednio pod swoim domem, nie został wykonany
żaden telefon tak naprawdę z próbą wejścia na jego posesję czy do jego domu, co zapewnia kodeks karny. No, przecież nie trzeba było wyłamywać tych drzwi, żeby robić spektakularne wejście. Roman Giertych, który znowu szarżuje w internecie i mówi, że to początek. Donald Tusk, który od kilkunastu tygodni co jakiś czas pisze, że rozliczymy, przyspieszymy i tak dalej. No, chyba nie ulega wątpliwości, panie redaktorze, że jest to show, którego celem ma być wygranie wyborów samorządowych. Spodziewam się takich samych zachowań przy wyborach do Europarlamentu, ale zgodzę się tutaj z moim przedmówcą, że są tematy ważniejsze, którymi powinniśmy się dzisiaj zajmować w polskim parlamencie, no ale to widzimy, że narrację narzuca nowy rząd w sposób absolutnie, no, w mojej ocenie nielegalny, bo po pierwsze pragnę zauważyć, że dokumenty, w których poszukiwaniu ABW było w mieszkaniach Zbigniewa Ziobry i jeszcze Ziobro i również innych polityków suwerennej Polski, no nie wiem, czy zostały znalezione, czy nie, one były w Ministerstwie Sprawiedliwości, za to Zbigniew Ziobro powiedział, że na przykład plan medialny Prawa i Sprawiedliwości, jakiś materiał, czy właśnie dokument, który znajdował się i dotyczył tylko i wyłącznie jakby kwestii politycznych, medialnych, został skonfiskowany. No więc pytanie, czego ABW szukało w tym momencie? I ta cała szopka medialna, która jest z tego tytułu robiona, proszę zauważyć, że najpierw dochodzi do pewnych wycieków w mediach, konkretnych mediach, a później oczywiście nagle się okazuje, że media dysponują większą i szerszą wiedzą niż chociażby prokuratura. No i mamy dzisiaj cały czas panią prokurator Wrzosek. Jeszcze o tym porozmawiamy. Absolutnie temat, który wymaga komentarza. Jan Strzeżek, na ile to jest według pana realne rozliczanie poprzedników, a na ile igrzyska? To jest o czym mówi PiS. Jeżeli są daleko idące domniemania, że Fundusz Sprawiedliwości służył tylko i wyłącznie jako instrument do karmienia działaczy suwerennej Polski, to tu nie trzeba dzwonić i pytać, czy może ktoś łaskawie przyjmie funkcjonariuszy ABW w domu. Tu trzeba wchodzić, zabezpieczać materiał i potem rozliczać. Znaczy, zdajmy sobie sprawę z tego, że to nie było 5 zł, 15 czy nawet 1000. To były grube setki milionów złotych, które trafiały do kolegów, do działaczy partyjnych, do ludzi, którzy potem te pieniądze, można domniemywać, i ciekaw jestem, czy też to wykaże prokuratorskie śledztwo, które potem finansowały kampanię Solidarnej Polski. Myślę, że pani poseł się zgodzi, że akurat kto jak kto, ziobryści kampanię zazwyczaj mieli najbogatsze. I to nie bierze się znikąd, że oni jakoś mistrzowsko gospodarowali groszem, tylko to akurat rzeczywiście duże pieniądze na tę kampanię szły. Trzeba rozliczać, trzeba szukać, i tu pokazaliśmy, że nieistotne jest to, czy ktoś jest ministrem, czy jest znany, czy jest nieznany. Jest jakaś wątpliwość co do uczciwości, są przesłanki do tego, żeby wejść, to tylko dlatego, że ktoś jest politykiem i go wszyscy znają, nie oznacza, że można tego zaniechać. Trzeba weryfikować. W kuluarach mówi się nawet, że być może służby mogą wejść też do prezesa Kaczyńskiego. Jak pani to komentuje? No ale to jeszcze raz podkreślam. Muszą być podstawy prawne do tego, aby wejść. Pytanie, czy prokuratura, czy ABW wczoraj zajęło dokumenty, których poszukiwali. Ale czy obawia się pani takiego scenariusza, że służby wchodzą do domu prezesa Kaczyńskiego? Przede wszystkim Jarosław Kaczyński jest absolutnie uczciwym człowiekiem i ja tutaj nie widzę w ogóle przesłanek ku temu, aby można było się czegokolwiek w kontekście Jarosława Kaczyńskiego obawiać. Ale jeszcze raz muszę wrócić do postępowania wczorajszego ABW. Czy zostały zajęte materiały? Bo z tego, co już przedstawiał Zbigniew Ziobro, zajęte zostały materiały typu, nie wiem, zeszyty dzieci, czy materiały dotyczące planu medialnego Prawa i Sprawiedliwości. No to jeżeli o takie materiały chodziło ABW, to potwierdza tylko, że ta cała szopka, która miała miejsce wczoraj, to były zawody i show w robieniu procentów Platformy Obywatelskiej i szeroko rozumianej koalicji. Zgodzi się pani z tezą, że ziobryści zawsze mieli najbogatsze kampanie? Ale po pierwsze, Janek, to myślę, że powinniśmy zacząć od tego, że są limity wyborcze, to po pierwsze. Po drugie, ja nie prowadziłam kampanii ani Patryka Jakiego, ani Sebastiana Kalety, więc nie będę się odnosiła do tego. Są pełnomocnicy, którzy są odpowiedzialni za rozliczanie tych kampanii i to musi być zrobione lega artis, więc jeżeli masz jakieś dowody, które świadczą o tym, co powiedziałeś, bo to bardzo śmiała teza idąca Każdy z nas widzi te kampanie wyborcze. Że to były gigantyczne pieniądze, więc no to udowodnij to, że faktycznie to były gigantyczne pieniądze. Ja jestem odpowiedzialna za swoją kampanię, wiem, jaki miałam limit finansowy,
w ramach tego limitu funkcjonowałam. Ja wiem, Olga, że ty się ze mną zgadzasz, ale nie możesz tego powiedzieć. Nie, Janek, wiem, że jeszcze, nie możesz po prostu tego powiedzieć. Fakty są takie, że nie jest tajemnicą, że Ziobryści zawsze mieli gigantyczne kampanie na tle innych kandydatów. Ja myślę, PiSu. Że chętnie, nie mamy tutaj Ziobryści. Przepraszam, jeszcze jedno zdanie. Chętnie, może jakiś się odezwie w komentarzu. Chętnie rozliczyłabym te wszystkie billboardy w Warszawie Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza z trzeciej drogi, bo powiem ci, że dość droga inwestycja, jeżeli chodzi o billboardy na każdej praktycznie ulicy w centrum. Dobrze, zbaczamy z tematu. Czy to jest szopka, o czym mówi panie profesorze, o czym mówi Olga Semeniuk-Patkowska? Czy to jest absolutnie wszystko to nie szopka, jest szopka. Pani poseł musi tak mówić. Ja ją rozumiem, będąc w jej butach, mówiłbym podobnie. Dlaczego? Trzeba odwrócić uwagę od tego wszystkiego, co przez 8 lat się nawarstwiło w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym także i w obyczaju politycznym. I przyszedł czas, że ludzie powiedzieli stop, koalicja z 15 października jest tą koalicją, która w którymś momencie musi dokonać tego i zaczęła dokonywać. I musimy także zdawać sobie sprawę, że nie ma rządzenia bez odpowiedzialności. Rządzenie to jest ponoszenie jednej wielkiej odpowiedzialności za państwo, za stan państwa, za nasze bezpieczeństwo, za dobrobyt społeczeństwa, za kierunki, w którym zmierzamy. I z tego punktu widzenia To według pana, panie profesorze, służby miały prawo wejść do domu Zbigniewa Ziobry pod jego nieobecność, czy nie? Z tego wynika, że mają prawo wejść. Takie są interpretacje prawne. To jest po pierwsze. Po drugie, ja wiem skądinąd. I teraz, jeżeli mam wierzyć rzecznikom prasowym służb, którzy mówią, lub innym politycznym wypowiedziom, że rodzina była uprzedzana, że były służby zwracały się. Druga strona mówi, że nie była uprzedzana. No, ale... To jest słowo przeciwko słowu, ja rozumiem. To nie jest dokładnie, to nie jest słowo przeciwko słowu. To jest państwo przeciwko poszczególnym osobom. Jeżeli tak, jako propaństwowiec, ja uważam, że to, co mówię o organa państwa, to jest to, w co ja jestem skłonny uwierzyć. Dlatego też, że oni są zobowiązani, bo oni podnoszą odpowiedzialność za mówienie nieprawdy. Dlatego też uważam, że skoro były powody, zbadano. Ja nie robiłbym z tego wielkiej tragedii, że nie znaleziono, bo jeszcze nie wiemy dokładnie, co znaleziono. Natomiast jeżeli mamy komunikaty, że rodzina czy państwo Ziobro mówią, zabrano dzieciom telefony. Służby mówią, nic takiego nie miało miejsca. To jest też taki dowód na to, że bardziej trzeba wierzyć służbom. To ja może zacytuję, przepraszam, że przerwę, zacytuję Sebastiana Kaletę z dziś. Mówi tak, bodnarowcy włamali się do domu Ziobry i mogli cokolwiek tam podrzucić. To może Jan Strzeżek. Komentarz do tego. Nie, no bądźmy poważni. No. Niepoważny komentarz pana Kalety. Ja sobie zdaję sprawę, że on musi, bo broni też swojego szefa, jego lojalność wobec Zbigniewa Ziobry tego w jakiś sposób wymaga, ale to jest po prostu bzdura, to i co on mówi. I swoją polityczną pozycję, bo gdyby się zapytał. Tak, ale to jest skrajnie bez sensu. No już bądźmy poważni. To znaczy w ogóle dodawanie tego jako przymiotniku nazwiska któregoś polityka, jak akurat to pasuje, no to nie działa. No. Olga Semeniuk-Patkowska, czy widzowie pani będzie broniła ziobrystów, czy nie? Ja w ogóle jestem zszokowana, że my w programie, w którym mamy trzech polityków, rozmawiamy głównie o prokuraturze, która powinna działać niezależnie politycznie. Ona dzisiaj nie działa niezależnie, bo ona działa na zlecenie Adama Bodnara. I to jest jasne, że mamy 10 dni do wyborów. No przecież nasi widzowie i słuchacze na pewno widzą, co się dzisiaj dzieje. Teraz pytanie jest odwrotnie trzeba postawić. Czy faktycznie wyborcy trzeciej drogi, lewicy, Platformy Obywatelskiej oczekiwali, na pewno twardy elektorat tak, tylko pytanie, czy ci umiarkowani i ci niezdecydowani dzisiaj, a tych mamy dużo, chociażby w Warszawie, mamy ich niezdecydowanych dużo, właśnie czekali na tego typu działania, tak? Czyli wejście nielegalne, zamiana ustaw na uchwały, wejście nielegalne do TVP, sytuacja dzisiejsza z panią prokurator Wrzosek, czy właśnie prokuratura, która dzisiaj z Adamem Bodnarem będzie robiła, no bo on jest absolutnie już politykiem, to nie jest legalista. On miał być legalistą, nie jest legalistą. On dzisiaj jest absolutnie politykiem, który wykonuje zlecenia Donalda Tuska. Czy o to chodziło i czy chodziło o to, aby prokuratura była tak blisko dzisiaj polityki, bo proszę zobaczyć. Za waszych rządów tak nie było? Ale czy my rozmawialiśmy, ja nie przypominam sobie dyskusji. Była dużo bliżej, nie tak blisko, tylko dużo bliżej. Ja nie przypominam sobie dyskusji o tym, żeby prokuratura była tak blisko polityki, jak jest dzisiaj. I teraz jeszcze jedno pytanie. Gdzie są te wszystkie organizacje?
unijne, które powinny dzisiaj zająć się tym, czy doszło prawidłowo. Już dzisiaj mamy ekspertów i prawników, którzy podważają możliwość wejścia do domu do posła, który ma immunitet. Już dzisiaj mamy rozbieżność w tym zakresie. No to o co chodzi w tym wymiarze sprawiedliwości? Tam powinno być jasno czy skomplikowanie? No dzisiaj wydaje się, że to jest po prostu system skomplikowany i zbyt blisko polityki, jeszcze raz powiem. Nie, przez ostatnie lata Temida zamiast mieć zasłonięte oczy, patrzyła czujnymi oczami Zbigniewa Ziobry. I wtedy rzeczywiście prokuratura była skrajnie działająca na zlecenie, głównie suwerennej Polski, czasami też w zależności od tego, czy był jakiś deal z PiS-em, to również od tego, co zapadnie na Nowogrodzkiej. Fakty są jednak takie, że po latach funkcjonowania prokuratury, które sprawiało, że Polacy coraz mniej ufali instytucjom publicznym, czas na to, żeby rozliczać pewne przestępstwa, być może, czy pewne nieścisłości. A akurat Fundusz Sprawiedliwości był tą instytucją, jest tą instytucją, która akurat budzi jedne z największych wątpliwości. Dlatego, że nie jest normalną sytuacją, że w kampanii wyborczej nagle jakiś polityk, akurat tak się składa, że często Solidarnej, łamane na suwerennej Polski, wychodzi z czekiem i mówi: bardzo proszę, Fundusz Sprawiedliwości sfinansował wam kamizelki odblaskowe, Fundusz Sprawiedliwości dał pieniądze na szpital, Fundusz Sprawiedliwości zbudował boisko, a takie rzeczy Fundusz Sprawiedliwości robił. Koło gospodyń wiejskich. Oczywiście. No to do tego był Fundusz Sprawiedliwości? Olga Semeniuka z Wocem, tak? Chciałam powiedzieć, że w ramach Funduszu Sprawiedliwości musimy pamiętać, że te środki miały jednoznaczny cel wydatkowania i on był różnorodny. I nawet w 2019 czy w 2018 roku zostało zachowane kryterium legalności, to potwierdzał pan senator Kwiatkowski. Więc o czym my dzisiaj mówimy, jeżeli chodzi o Pegasusa, w kontekście Funduszu Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o wydatkowanie tych pieniędzy na inne cele, to przecież tam kryteria również były wpisane. To nie jest tak, że nagle środki finansowe, czy to na Pegasusa w ilości 25 milionów złotych, czy na inne cele były wydatkowane niezgodnie z literą prawa, bo do tego były dobierane absolutnie... Czy głównie miały pójść to na ofiary przestępstw, prawda? Oczywiście, że tak. Miało służyć to jest ofiarom przestępstw. Czy to właściwe było, żeby za te środki kupować Pegasusa i wydawać miliony złotych? Ale jeszcze raz podkreślam, Kwiatkowski w 2019 potwierdził legalność wydatkowania tych środków finansowych. Przecież te 25 milionów złotych na Pegasusa nie poszło na cele niezwiązane z systemem. Było zapisane, że można telekomunikacyjne takie osprzętowanie, czy właśnie takie systemy kupować i zostało to zakupione w ramach tych 25 milionów. I teraz nagle wczoraj Kwiatkowski mówi na komisji, że zostało zmarnowane 25 milionów złotych. No nic bardziej mylnego, też nie możemy oszukiwać opinii publicznej, bo on mówił dokładnie to samo w Senacie, nawet więcej, co mówił wczoraj. To teraz Bogusław Liberacki i za chwilę Jan Strzeżek. Jak pan komentuje tą całą sytuację? Właściwe były te środki przeznaczane na miliony złotych, nie tylko na ofiary przestępstw, ale też na inne różne czy przede wszystkim na sprawy, inne nie wiem, wozy strażackie, przede wszystkim Pegasus. Na inne różne. Ja nie widzę żadnego związku między wozem strażackim a zatroszczeniem się o ofiary przestępstw. Nie widzę żadnego związku między Pegasusem, który zresztą produkował nowe ofiary, tak przy okazji, a troską o ofiary systemu sprawiedliwości. Więc z tego punktu widzenia, no nie mówiąc już o kołach gospodyń wiejskich i wreszcie tej wielkiej rezydencji księdza, któregoż nazwiska nie można wymieniać. Także z tego punktu widzenia to było zwyczajne łamanie prawa i śmiem twierdzić, że było nadużycie, ale niechaj teraz procedury wyjaśnią. I tu nie ma się co buntować, obawiać, że jest postępowanie. Tak, jest potrzebne to postępowanie. Tak, miejmy jasno. I jeżeli się okaże, że tak jak pani Olga mówi, to było prawdziwe, no to czego się boicie? Niech to się okaże. Tak, to było dobrze wykorzystywane. Albo też nie i w związku z tym trzeba ponieść konsekwencje. W którymś momencie musimy także liczyć się z opinią publiczną. Opinia publiczna była takiego zdania: oni sobie krzywdy nie zrobią. Tamci odeszli, co zrobili, to zrobili, następców to nie interesuje, bo jak tamci wrócą, to tych nie będą z powrotem rozliczać. Więc zdaje się, że doszliśmy do takiego momentu, że ludzie już wiedzą, nie, tak dalej się nie da. I to byłaby zaleta tego, ale cały czas mówię, ja nie jestem zachwycony tym. Nie tak sobie wyobrażałem troskę w tych czasach wielkich wyzwań, gdzie powinniśmy szukać tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. I nawet dzisiaj w Wielkim Tygodniu też nie rozmawiamy w sposób taki jednoczący, tylko... No, tylko polityka to spory, konflikty, prawda? A znaczy jest kwestia spory, a kłótnie. I daleko posunięte konflikty. Tak, polityka to są spory, ale polityka to jest również debata. Polityka to jest znajdowanie rozwiązań. Debatujemy. I polityka to jest w
którymś momencie poniechanie własnych interesów na rzecz interesów wspólnego. To czyją winą jest to, że mamy taki niski poziom tej debaty? Jeszcze tak krótko dopytam pana i zmienimy temat zaraz. Z mojego punktu widzenia jest to winą tych, którzy się bardzo bronią przed tym, żeby sobie wszystkie sprawy wyjaśnić. No i sposobu wypowiadania. Nie całej klasy politycznej? No i jednocześnie to pamiętajmy zawsze, gorszy pieniądz wypiera lepszy pieniądz. Słynne prawo Graszama Kopernika. I ten pieniądz, tutaj debata, tak też w tym kierunku poszła. Ja obserwuję debatę w różnych parlamentach, w tym w Parlamencie Europejskim. No nie ma czegoś w ten sposób prowadzonego. Mhm. Dobrze, szanowni państwo, Wirtualna Polska dzisiaj opisała sprawę z panią prokurator Wrzosek. Złożone przez prokurator Wrzosek wnioski do sądów mające zablokować działania PiS w sprawie mediów publicznych powstały poza siedzibą prokuratury, najpewniej w jednej z kancelarii prawniczych, prywatnych. Jak państwo komentują tą całą sytuację? Jan Strzeżek. No, trzeba sprawdzić i wyjaśnić. Nie może być jakichkolwiek wątpliwości wobec jakiegokolwiek prokuratora, że robi coś niezgodnie z procedurami. Czytałem potem, pan redaktor pewnie mnie poprawi, że prokuratura poinformowała, że też ten tekst jest jakimś jednym z elementów toczonego przez nich postępowania sprawdzającego. Tak, no dobrze, żeby w przypadku ludzi związanych z systemem, z wymiarem sprawiedliwości nie było jakichkolwiek wątpliwości, dlatego że jeżeli chcemy po tych ciężkich 8 latach dla wymiaru sprawiedliwości odbudować zaufanie do tych instytucji, do prokuratury, do sądów, do sędziów, do ludzi wymiaru sprawiedliwości, to nie może być wobec nich jakichkolwiek wątpliwości. Wszystko musi być białe albo czarne. Czy to nie jest trochę tak, jeszcze dopytam pana, że trochę idziecie drogą PiSu? Jeśli chodzi o takie właśnie sprawy, jak no mamy tutaj tą prokurator Wrzosek. Nie, dlatego mówię, trzeba to sprawdzić. Absolutnie. Jeżeli są jakieś wątpliwości, nie może być wątpliwości wobec prokuratorów. Naprawdę. To znaczy, zbyt wiele lat mówiłem o tym, że nie podoba mi się sytuacja, jaką PiS stworzył w wymiarze sprawiedliwości. Więc jeżeli jest cień podejrzenia, to myślę, że pani prokurator Wrzosek również będzie chciała, żeby to wyjaśnić, bo w jej najlepszym interesie jest też to, żeby wszystko było krystalicznie czyste, tak? Olga Semeniuk-Patkowska, proszę. Nie chcę być złośliwa, Janek, ale muszę. No, do Rady Dzielnicy startowała z logotypem Prawa i Sprawiedliwości, ale to już nie ma. Porozumienia, to prawda. Tak, to już teraz nieistotne. Pamiętamy. Zmiana oczywiście jest czymś stałym w polityce. Prokurator wysyła pisma z poczty obok dużej kancelarii. Skanuje na sprzęcie, którego nie ma w prokuraturze. Pismo zaczęła przygotowywać, zanim sprawa trafiła do pani prokurator Ewy Wrzosek. Kancelaria dziś pracuje dla TVP. Dla mnie to jest zero zdziwienia, ponieważ ja na dyżurach i zarówno w Polskiej Agencji Prasowej, jak i w telewizji publicznej miałam do czynienia z różnymi tam środowiskami, które wchodziły, broniły i bojkotowały to, co tam się działo. Ale były tam dwie kancelarie prawne, duże, renomowane, warszawskie. I przedstawiciele jednej z tych kancelarii, tacy młodzi, bardzo prężni prawnicy, mówili, no musicie sobie szukać dobrych adwokatów, bo zobaczycie, co was spotka. I to były zdania, które padały do mnie, do profesora Piotra Glińskiego, do wielu innych polityków, którzy tam odbywali dyżury. Więc dla mnie zero zdziwienia. Grupa Wejście, Polska Agencja Prasowa, składająca się z polityków, z przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. No przecież to nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości, że upolitycznienie dzisiaj i próba narzucenia tej narracji, gdzie Donald Tusk mówi, ja nie mam tutaj za dużego kontaktu z Adamem Bodnarem, Adam Bodnar sam podejmuje decyzję, no jest po prostu kłamstwem, bo Bodnar podejmuje decyzje takie, jakie zostaną mu zlecone przez Donalda Tuska. Mhm. I Bogusław Liberacki, jak pan komentuje całą sprawę? Znaczy, po pierwsze, nie ma żadnych dowodów, ja nie znalazłem, żeby minister Bodnar konsultował, czy działał na polecenie Donalda Tuska. Żebyśmy mieli jasność i tutaj nie przyjmuję tego do wiadomości. To jest po pierwsze. Po drugie, no jednak... Pani poseł się śmieje. No, uśmiecham się, no bo jak, panie profesorze, no i telefony, rozmowy, no jakby... No, możemy oczywiście... Nie jestem redaktorem, też, jeszcze. Nie, panie redaktorze, też bym się uśmiechał, gdybym siedział na miejscu pani Olgi Semeniuk. Ale tak. Nie, to dziwne. A to jest zresztą... Bo mi wcale do śmiechu nie jest, w ogóle sympatyczne, że się uśmiechamy. Natomiast jesteśmy coraz bliżej tego modelu wreszcie, że są niezawisłe, niezależne sądy, niezawiśli sędziowie i niezawiśli prokuratorzy. Także jeżeli jest podejrzenie, że mogła być nieprawidłowość, to należy wyjaśnić. I ja wcześniej mówiłem, że wyrażam pewną satysfakcję, że jeżeli w domu ministra Ziobry nic nie znaleziono, to znaczy, że jest lepiej niż nam się wydawało. I to byłaby bardzo dobra wiadomość. Podobnie tutaj. Pani prokurator Wrzosek zapewne to wyjaśni, bo to leży i w jej interesie, i w naszym interesie. A my pozwólmy jej to zrobić. I to jest kluczowa sprawa. Panie profesorze, na pewno pan czytał, jeśli nie, to zacytuję koleżankę, pana posłankę z Lewicy, Annę Marię Żukowską, która stwierdziła, że prokurator Wrzosek jest mocno zaangażowana po naszej stronie, w sensie waszej stronie, tak? I co z tego wynika?
no, w to, że jest zaangażowana po waszej stronie, znaczy jakby szczerze... Czyli nasza strona to jest niezależny sąd, niezawisły prokurator, niezawisły sędzia. I to jest zaangażowanie po naszej stronie. Posłanka Żukowska uważa, że jest po waszej stronie. Tak, bo to jest nasza strona, niezależny sąd. I gdzie tu ta niezależność? Jak to jest niezależność? To jest zaangażowana w ideę. Jeszcze raz powtarzam, w ideę niezależny sąd, niezawisły sędzia, niezawisły prokurator. I jeżeli chciałbym, żeby każdy prokurator był w ten sposób właśnie zaangażowany po naszej stronie, bo to jest ta nasza strona. A ja bym chciała pozdrowić, panią poseł Żukowską, bo ona pokazuje też jako wasze ugrupowanie Lewica, że po tych 3 miesiącach ma dość duży tryb rozbieżności w funkcjonowaniu. Po pierwsze, składka zdrowotna nie taka. Postawiła do pionu panią Izabelę Leszczynę. Powiedziała, że Lewica tego nie przyjmie. Po drugie, aborcja dość odważnie wyszła. Szymona Hołownia też. A propos Szymona Hołowni. No i dzisiaj napisała prawda a propos pani prokurator Wrzosek, że to jest osoba, która absolutnie jest po stronie obecnie rządzących, czyli koalicji 13 grudnia. No, ja serdecznie pozdrawiam. Ja tego nie widzę w komentarzu. 15 października. 13, nie, dla mnie 13 grudnia. Tak, to jest wpis pani poseł Żukowskiej, także serdeczne pozdrowienia i dziękuję, że przynajmniej ona ma odwagę mówić prawdę. No właśnie, Jan Strzyżek, jak pan komentuje ten wpis pani poseł Żukowskiej? No tak właśnie patrzę, przepraszam, że tak wziąłem telefon, ale... Stwierdziła, że jest ona, posłanka Żukowska, stwierdziła, że prokurator Wrzosek jest, cytuję, mocno zaangażowana po naszej stronie. Przypływ szczerości? Znaczy, nie wiem, o co chodziło pani poseł Żukowskiej. Ostatnio często mam wrażenie, że trochę inaczej pojmujemy pewne sprawy, to w kontekście chociażby tego języka w debacie publicznej wobec marszałka Hołowni, gdzie... A nie można mówić, prawda? Cytować? Nie można. Nie, bo to... Proszę. Nie podpuści mnie pan. Co? Wypikamy. Nie, to na żywo leci, to nie wypikamy. To proszę wypikać. No wypię i tak dalej, jak najdalej. No to też taki... Ale to pan chce to powiedzieć posłance Żukowskiej to samo? Czy... Nie, absolutnie nie używam takiego języka w przestrzeni publicznej, to absolutnie. A poza przestrzenią? Nie, no Olga, no to wiesz, to się... Kto nigdy nie przeklął, niech pierwszy rzuci kamień. Dobrze, to zostało nam pięć minut. Zaskakująca wypowiedź. W tej części to na koniec poproszę was o krótkie podsumowanie studni rządu Tuska. Plusy, minusy. Pan profesor Liberacki. Pierwszy plus, że jest rząd Tuska. Drugi plus, że skupił siły proeuropejskie. Trzeci plus, że był skuteczny i wreszcie mamy perspektywę na zagospodarowanie pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej. Polityki spójności to jest 79 miliardów euro. Krajowy plan odbudowy 59 miliardów euro, w tym proporcja 60-40, granty i kredyty, które nam będą bardzo potrzebne, a stopa oprocentowania jest nadzwyczaj korzystna, jest 1,1-1,2%. I wreszcie mamy dostęp do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej 3,7 miliarda. I to jest najlepsza wiadomość, jaką mogliśmy mieć. Czyli Polacy powinni się cieszyć jednym słowem, tak? Tak, Polacy się cieszą, powinni się cieszyć, że jesteśmy znów w Unii i że Unia wraca do Polski. Posłanka Semeniuk. No to tak, 100 dni Tuska. Atom przesunięty co najmniej o rok. Być może zagrożone mini reaktory. Współpraca z Amerykanami w sprawie atomu zawieszona. Nagle współpraca z Francuzami, gdzie w ogóle warunki były zupełnie inne. Centralny port komunikacyjny, gdzie pani poseł Matyjasik, serdecznie pozdrawiam z Lewicy, bierze czynny udział w obronie najważniejszego projektu, jeżeli chodzi o logistykę i rozwój gospodarki w Europie dla Polski. Dalej mamy od 1 kwietnia zniwelowany zerowy VAT na żywność. Kolejna rzecz to jest od połowy roku zniesienie dodatków dla indywidualnych odbiorców i dla gospodarstw domowych w ramach pakietu energetycznego. Kolejna rzecz, wakacje kredytowe dochodzące tylko i wyłącznie do nielicznej grupy. Kolejna rzecz, brak tak naprawdę przewidywalności, jeżeli chodzi o prawo gospodarcze. 2 minuty. Tak, jeżeli chodzi o prawo, zaraz Jankowi oddam oczywiście głos, prawo gospodarcze. No i jakby zaburzone relacje międzynarodowe, w których nie wiemy, na czym dzisiaj stoimy w kontekście chociażby ostatniego incydentu z ambasadorem Rosji, więc jakby dla mnie te 100 dni, a jeszcze najważniejsza rzecz, dobrowolny ZUS, na którym przedsiębiorcy skorzystają w skali roku 1600 zł i składka zdrowotna, która jest komentowana przez panią Żukowską, że na taką składkę Lewica się nie godzi. A i jeszcze kobiety zostały oszukane, bo miała być ustawa aborcyjna, a jej nie ma. To jest 100 dni rządów Tuska.
Jan Strzeżek. Żebyśmy spojrzeli na umowę koalicyjną, to są nowe zakupy zbrojeniowe, z tym, że w większości w polskich firmach, to w resorcie ministra Kosiniaka-Kamysza, skrócone kontrole u przedsiębiorców z 12 do 6 dni, to kwestia tego, co się dzieje w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, tak samo propozycja wakacji ZUS-owskich też została przedłożona, nowy program mieszkaniowy również jest w pracach, w konsultacji, wiele rzeczy dobrych udało się zrobić, kwestia KPO jest niewątpliwie gigantycznym sukcesem, bo to jest coś, co się PiS-owi przez lata nie udawało, dlatego że pani poseł tutaj mówi o tej nieuregulowanym statusie Polski na arenie międzynarodowej, no w końcu ktoś rozmawia, tak? I to jeszcze nie traktuje jak takiego jakiegoś gorszego... Rozmawiał na każdym zjeździe europejskim. No nie, no, z Orbanem Morawiecki. Rozmawiamy. Nie, nie, Morawiecki. Zostawał premierem, bo miał być tym cywilizowanym PiS-em w Europie, a finalnie okazało się, że nie jest w stanie nic załatwić. Ze wszystkimi przywódcami. Mi się kompletnie nie udawało. Dzisiaj wizyta premiera Ukrainy, tak? W Polsce, więc... Tak, duże prace polsko-ukraińskie. Zasadniczo jest dobrze, może być jeszcze lepiej, chociaż jak na 100 dni pracy myślę, że sporo rzeczy udało się dobrych zrobić. No i bon energetyczny będzie, także to nieprawda, że zostawiamy ludzi z podwyższonymi cenami pewnie prądu. Będą takie kryteria. I również nieprawda, że to jest sprawa koalicji 5% podatku VAT, bo to jest spuścizna po Prawie i Sprawiedliwości. Pełen pluralizm myślowy. Każdy postrzega z państwa inaczej rzeczywistość polityczną i tak dalej. Bogusław Liberacki, bardzo dziękuję. Wesołych świąt życzę. I pojednajmy się w święta. Olga Semeniuk-Patkowska. Dziękuję bardzo. Zdrowych, spokojnych, uczciwych przede wszystkim i sprawiedliwych świąt. I Jan Strzeżek. Również bardzo dziękuję. Ślicznie dziękuję. Wszystkiego dobrego państwu na święta. I za chwilę druga część programu. Marcin Wolski oraz profesor Kazimierz Kik. To już za chwilę. Wracamy. Oni nawet nie próbowali się kontaktować z osobą, o której ma nastąpić przeszukanie. Ktoś z państwa zapyta, po co w ogóle jest taki przepis? Odpowiadam. Ponieważ w cywilizowanych państwach, jeżeli używa się przemocy i siły wobec obywatela, to znaczy zabiera mu się rzeczy, on lub jego pełnomocnik ma prawo to obserwować i ewentualnie zgłaszać do tych czynności uwagi. Dlatego jesteśmy cywilizowanym państwem. Tymczasem w przypadku Ziobry nie skontaktowano się z nim, mimo że prokuratura przecież ma jego numer, no bo był prokuratorem generalnym, nie skontaktowano się nawet z jego żoną. Rzecznik neo prokuratury do dzisiaj nie potrafi wyjaśnić właściwie, dlaczego się z nim nie skontaktowano. Po prostu wywalono drzwi i ponad pół dnia, póki nie przyjechał Ziobro, nikt nie wie, co oni tam dokładnie robili. Dlatego tak bulwersujące jest to, co państwo zobaczycie teraz. Widzicie tutaj, jak służby zakrywają kamery. W sumie zakryto 12 kamer wewnętrznych i zewnętrznych. Złamano zasady, wszystkie zasady cywilizowanego państwa. Ponieważ ewidentnie nie chciano, aby ktoś patrzył im na ręce, jak włamują się do domu. No bo skoro nie mają nic do ukrycia, dlaczego zakryli kamery i nie podjęli próby kontaktu, aby zrobić to wszystko zgodnie z prawem, aby ktoś patrzył im na ręce. I teraz ktoś z państwa powie, dobrze, rozliczają polityków. Tak? A wiecie państwo, że Ziobro nie ma żadnych zarzutów, nie jest nawet podejrzanym, żadnych faktów, oprócz tych wrzutek medialnych oczywiście. Sprawa funduszu jest sprawą typowo na dokumentach, a wszystkie znajdują się w ministerstwie, którym przecież włada obecnie Bodnar. Wiemy już, że w domu Ziobry nie zajęto niczego nadzwyczajnego, poza, zacytuję, analizą strategii komunikacyjnej Zjednoczonej Prawicy. Ta strategia to, przepraszam, w ogóle swoją drogą, to jest jakieś przestępstwo? I wracamy. Druga część programu. Z nami są profesor Kazimierz Kik, politolog. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Oraz pan Marcin Wolski, pisarz, publicysta, satyryk. Witamy serdecznie. Kłaniam się pięknie, z prawdziwą przyjemnością goszczę u was. Witamy serdecznie. No właśnie, ja przypomnę może sondę. Czy PiS wróci do władzy i rozliczy ekipę Tuska? Możecie pisać, głosować. Na koniec skomentujemy z naszymi gośćmi to pytanie, te wyniki. No i pierwsze pytanie do was też. Właśnie, czy PiS wróci do władzy i rozliczy ekipę Donalda Tuska? Profesor Kik. To jest możliwe. Dlaczego? Za 4 lata, rozumiem, czy wcześniej? To może wyglądać różnie. To albo za 8. Ja myślę, że może wcześniej. Dlaczego? Ze względu na atmosferę w Europie. Bo w warunkach tej globalizacji w duchu neoliberalnym jednak nierówności ekonomiczne rosną i one tak od spodu pęcznieją niezadowoleniem społecznym. W
we wszystkich krajach. W tej chwili mamy tą falę, która przechodzi przez Francję, Niemcy, no, Włochy. Całą Europę Zachodnią, tak, prawda? Tak, tak. A przecież Polska jest jednym z przykładów państw o nierównościach społecznych daleko posuniętych. W związku z tym, jeżeli nie będzie polityki ekonomicznej, która będzie zaspokajała te potrzeby tej rosnącej liczby niezadowolonych, tych pokrzywdzonych przez, to ja myślę sobie, że nie zniknie elektorat. I Marcin Wolski? Ja zgadzam się, ale tylko częściowo. Znaczy, elektorat nie zniknie, zgoda. Elektorat nie zniknie, tym bardziej, że dorzuciłbym do tych patologii, które pan wymienił, zachodnioeuropejskich, przede wszystkim gigantyczny kryzys idei. Triumf absurdu w postaci polityki klimatycznej, w postaci polityki skierowanej właściwie w sumie tylko i wyłącznie ku nie lewicy, ale warstwu, bo to z lewicą, tak jak my ją rozumiemy, nie ma nic wspólnego. Więc elektorat nie zniknie. Natomiast pytanie, kto ten elektorat zagospodaruje, to nie wiem. Powiem szczerze, że tu trzeba by było być wróżką, ponieważ już po wyborach rysowały się różne scenariusze. Niektórzy wieszczyli, że się PiS rozsypie, a drudzy, ja do tych durniów należałem, że się zacznie gwałtownie reformować. Że wzorem dużych partii na Zachodzie pierwszego dnia po wyborach i moje nieszczęsne wystąpienie w klubie Rolnina, które mnie bardzo drogo kosztowało, to było wezwanie do pewnego... Panie Marcinie, przepraszam, wyobrażał pan sobie, że prezes Kaczyński odda władzę? Tak. Oczywiście. Oczywiście, gdyby, ja go uważam za najwybitniejszego polskiego polityka ostatniej doby, ale jednak nie De Gaulle'a. De Gaulle'a było na to stać, prawda? Chodzi o co? Być może wie więcej niż ja. Być może historia przyzna mu rację, ale jakby tradycja demokracji europejskiej powodowała, że przecież prezes nie musiałby odchodzić, mógł zostać honorowym prezesem, mógł być polskim Deng Xiaopingiem i dalej wielkim kreatorem polskiej polityki, ale potrzeba było wielkiej zmiany. Niemniej okazało się, że PiS to wszystko przetrwał. I to chwała mu za to. Struktury się nie rozpadły, ludzie nie odeszli. Teraz jest pierwszy test. Na ile ta konsolidacja centrum przełoży się na dół? Potem, jak to będzie w wyborach europejskich? Nie chcę prorokować. Sercem jestem, żeby się udało, ale jak będzie, nie wiem. A jeśli... Wiedziemy to, już wiedzieli z początkiem lata. To się nie uda. Wówczas natura nie znosi próżni. Zaczną działać siły odśrodkowe i nie wiem, czy za 4 lata nie będziemy mieli charyzmatycznych przywódców, których jeszcze dzisiaj ani ja, ani nawet podejrzewam pan profesor nie znamy. Pan profesor Kik teraz, jak myśli pan, jak długo będzie działało to paliwo antypisowskie? No bo ono jeszcze działa, prawda? To jest dość świeża sprawa. No ale już coraz to mniej skuteczne. Mhm. Coraz to mniej skuteczne, bo rzeczywiście jak popatrzymy na sondaże, to te sondaże tak jak gdyby zawracają powolutku. Ten wzlot... Raz jest PiS na górze, raz jest Platforma. Jeszcze, jeżeli mogę, słóweczko wrzucę. Paradoksalnie ta agresja pomaga PiSowi. Tak? Ponieważ pomaga jednoczyć. Jesteśmy atakowani. Może przecież jedni nie lubią Ziobry, drudzy nie lubią Morawieckiego. Ale w tej sytuacji, kiedy jesteśmy wszyscy zagrożeni, wszyscy jesteśmy na tej gałęzi, którą piłują, no to się jednoczymy. I to jest wielkie, można powiedzieć, błogosławieństwo dla partii władzy, że właśnie, że pomaga konsolidować się opozycji. Ale uwaga, bo mamy cały czas społeczne skutki polaryzacji politycznej. I to jest w całej Europie tak mniej więcej. I w Ameryce. W Ameryce tak, tak, dokładnie. Ameryka przechodzi ten sam proces oddolnego niezadowolenia tych, którzy stracili na neoliberalnej globalizacji. I ja myślę tak, że nie zniknie elektorat populistyczny, bo on będzie narastał, póki będziemy mieli ten świat gospodarczy neoliberalny i te efekty tego neoliberalizmu w postaci zwiększania się nierówności ekonomicznych w społeczeństwach i skutków społecznych tych nierówności. W całej Europie dzisiaj elektorat niezadowolonych rośnie. No i teraz mamy 100 dni po przejęciu władzy przez, rozliczamy Prawo Zjednoczone, koalicję rządzącą. Koalicję rządzącą za 100 dni. Zaraz, przepraszam bardzo, to jest wielka pomyłka. Przecież wiemy, że program 100 dni na pierwsze, 100 kroków na pierwsze 100 dni był robiony zupełnie przez innych ludzi niż program rządowy po zwycięstwie. Program wyborczy był robiony przez PR-owców, był robiony przez tych po to, żeby wygrać. Czyli... No to było to słynne 100 konkretów, prawda? Ludzie się spodziewali jednak, że no tak, dobrze, ale dowiezie premier Tusk. To było po to, żeby wygrać. Po zwycięstwie przychodzą do robienia programów inni ludzie zupełnie. Już specjaliści od ewentualności
ewentualnego kreowania polityki ekonomicznej. To nie zmienia sytuacji, że Marcin Wolski. Tak, że program został sformułowany i teraz ludzie bezwzględnie usiłują go rozliczyć. Ale byłoby błędem ze strony Platformy Obywatelskiej, gdyby ten program realizowano, nie znając stanu budżetu. Panowie, to może ja zacytuję wam, państwu również oczywiście, jak wynika z raportu Fundacji Batorego, wyborcy partii tworzących koalicję rządzącą są niecierpliwi i spragnieni konkretów. Z kolei wyborcy PiS-u popadają w fatalizm. Jak komentujecie tę analizę Fundacji Batorego i nastroje Polaków? To też jest bardzo trudne powiedzieć, ponieważ co to są konkrety? Konkrety ekonomiczne. Pewnej sprawczości tak, chyba oczekuję. Konkrety ekonomiczne to nie... Obawialiśmy się, znaczy ja się obawiałem, że może być gorzej. Że powiedzmy zostaną wszystkie wyrzucone do kosza programy socjalne, niezależnie od tego, co było obiecywane. Natomiast powiem szczerze, w sferze politycznej ja nie brałem pod uwagę tak potężnego odwetu. Zresztą to on wynika również, że on jest potrzebnym paliwem. W momencie, kiedy nie ma chlebka, trzeba dać igrzyska. W związku z tym, można powiedzieć, w stosunku do oczekiwań, sfery socjalnej, to władza zachowuje się realistycznie, dość realistycznie, można powiedzieć, aczkolwiek z własną szkodą, ponieważ nie realizuje różnych sztandarowych projektów typu ulga podatkowa, pieniądze dla różnych grup społecznych. Natomiast sądziłem, że jednak te polityczne procesy w rodzaju przejmowania telewizji czy sądy i tak dalej, że one będą zachodziły, ale trochę metodą pisowską. Czyli przez naciąganie, czy jak my jeszcze pamiętamy, falandyzację prawa, a nie na rympał. I to jest moje pewne zaskoczenie. Ja bym dodałbym jeszcze jedno, że perspektywa przed koalicją rządzącą jest nie najlepsza. Dlaczego? Do tych negatywnych skutków neoliberalnych polityki gospodarczej, czyli narastających nierówności, dochodzą trudności obiektywne. Wojna. Perspektywa wyborów w Stanach, tak? No Trump. Czyli krótko mówiąc, tutaj nie ma na czym budować w sensie konstruktywnym, czyli dając wszystkim potrzebującym. Tu trzeba będzie zdyscyplinować budżet. Tu trzeba będzie, no już nawet nie myślę o tym, jak konstruktywnie uruchomić konkurencyjną gospodarkę, w sensie przemysł. Kiedy kupujemy samoloty amerykańskie, kiedy kupujemy rakiety amerykańskie, pieniądze idą w ten sposób, a nie znamy jeszcze słabości budżetu, czyli skali deficytu. Tak, ale z kolei jakimś żelaznym wilkiem okazała się, czy jak to nazwiemy ten fantom, Feniksem, okazała się wiara, że te wraz ze zmianą władzy te pieniądze do nas napłyną w jakiejś takiej ekstremalnej wymiarze, bo najlepszy jest przykład, jak podzielono pieniądze na amunicję, że tam Niemcy dostają 90 coś tam, a my 2 miliardy, więc rzecz polega na tym, że myśmy nie dostali, władza aktualna nie dostała premii za zwycięstwo, bo przepraszam bardzo, logika byłaby taka, no wiecie, w Niemczech póki co jest spokój, wy jesteście na linii frontu, wy dostajecie 96%, więc zgadzam się z profesorem, że władzy jest podwójnie ciężko, ponieważ ta premia, która mogłaby płynąć z Europy, nie nadciąga. Panowie, ten tydzień zdominowała też, no przede wszystkim, można powiedzieć, akcja służb, prawda, w domu Zbigniewa Ziobry i jego małżonki. Jak oglądaliście obrazki z akcji służb i to, co się działo wokół Funduszu Sprawiedliwości? Dzieje się nadal. To co sobie myślicie? Profesor Kik. Ja myślę, że rząd popełnił błąd, przekształcając polityków w prokuratorów. W moim przekonaniu powinno inaczej pójść po sukcesie. Najpierw skupić się na zmianach w sądownictwie, w trybunałach i tak dalej i oddać prokuratorom i sądom te wszystkie komisje śledcze i tak dalej. Politycy prokuratorami? No, przepraszam, w tej to demokracji się mieści. Poza tym styl. Najbardziej jest styl, przecież umówmy się, co by było, no na szczęście tam nikt nie zginął, ale powiedzmy sobie, gdyby zasłabł Ziobro, to byśmy mogli mieć powtórkę z Blidy, prawda? Przecież jak gdyby, nie wiem, czy władza nie ma takiej autorefleksji, ale to fatalnie wygląda. Przecież obaj pewnie wychowani na amerykańskich filmach wiemy, że jeżeli się dokonuje przeszukania, kiedy nie ma w trakcie tego przeszukania właściciela, to te przeszukanie nic nie jest warte. To w ogóle, jeżeli chcą uniewinnić Ziobrę, to jest najprostszy krok.
Bo teraz dobry obrońca powie, no chwileczkę, odrzucono. Nie było go w domu, podrzucono, koniec tak. sprawy, więc przepraszam bardzo, ale zresztą wspomniał to profesor też we wcześniejszej wypowiedzi, że to oznacza, że my będziemy mieli za jakiś czas, nie wiem za jaki, ogromne kłopoty, ponieważ władza, dokonując pewnych, załóżmy, że poprzednia władza też grzeszyła, ale ona się posunęła o ileś tam centymetrów czy do krawędzi. Ta poszła parę metrów dalej. Trudno uwierzyć, że nawet jeżeli sobie miały dwie kadencje, że następcy, nie twierdzę, czy to będzie PiS, czy to będzie jakaś inna prawica, ale zwykle to się miesza prawica z lewicą, nie wykorzysta tego i nie dołoży swojego. I w związku z tym stąd będzie krótka droga do pełnego autorytaryzmu. Panowie, wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek mówi tak dzisiaj. Jest to sprawa kryminalna o całej akcji. To sprawa o Funduszu Sprawiedliwości. To sprawa kryminalna, nie polityczna. Prokuratura tym się zajmuje, nie ma świętych krów. No z kolei, wiadomo, Suwerenna Polska odbiła piłeczkę. Mówi, że nie ma żadnej afery, że Bodnarowcy włamali się do domu Ziobry i mogli cokolwiek tam podrzucić. To, o czym też panowie wspominaliście. Patryk Jaki mówi, to upadek państwa, to co w tej chwili się dzieje. Tusk z prokuratury zrobił prywatne biuro platformy do gangsterskich porachunków. Kto tu ma rację według was? Profesor Kik. Ja myślę, że popełniony został na wstępie bardzo poważny błąd tworzenia rządu, w momencie tworzenia rządu. Działacze partyjni przekształcili się w ministrów, wiceministrów, dyrektorów departamentów, polityczni działacze, którzy profesjonalnego podejścia no, nie mają. Zgoda, nikt z nich nie piastował chociażby szefa małej firmy. I teraz tak, i wydaje mi się, że tu ma Tusk rację, że proponuje wymianę ministrów i tak dalej, ponieważ profesjonalizacja to jest w tej chwili hasło numer jeden. Musimy mieć profesjonalnych ministrów, szefów sektorów, resortów i tak dalej, i tak dalej. Politycy, chwała im, zwyciężyli, ale teraz specjalistów, profesjonalistów trzeba dać, żeby gospodarkę polską ruszyć, żeby ruszyć służbę zdrowia. No, ja już nie będę wymieniał nazwisk, przykładów nie chcę podawać, ale powiadam, że ta nagła przemiana działaczy partyjnych w ministrów, szefów sektorów i tak dalej, to jest klęska niebawem. Nie wiem kiedy i tak dalej. To jest perspektywa klęski. Marcin Wolski. Ja chciałbym być jeszcze na jednym aspekcie sprawy. Mianowicie coś jest uznane przestępstwem czy zbrodnią, mówię przez opinię publiczną, wówczas kiedy nią jest. I bardzo trudno jest dokonać utożsamienia jakiegoś czynu z przestępstwem. Powiedzmy, że dostała jakaś fundacja, ale to była jakaś sprawa. Na tej zasadzie można by pana Trzaskowskiego rozliczać za różne fundacje, z których choćby pochodziły te panny, co pomalowały syrenkę. Jeżeli były procesy przeciwko, nawet nie doszło, okrutna władza PiSu, nawet senator nie pozwoliła, ale próbowano się dobrać do Nowaka, czy do marszałka Grodzkiego, to zawsze chodziło o materialne pieniądze, które ktoś, może nieprawda to jest, ale prokuratura i sąd miały wyjaśnić, skręcił. Natomiast te rzeczy za naszych czasów błędów lewicowej młodości mówiło się za czyny polityczne, odpowiedzialność polityczna. Otóż nie słyszałem w tych wszystkich komisjach, nie komisjach, co pan Sasin ukradł pieniądze na koperty, żeby teściowa naklejała sobie tam znaczki? Czy pan, Ziobro kupił z Pegasusa, żeby nakręcić sceny porno z udziałem posłów i puszczać sobie w domu? No przecież bzdura. Panowie, stuknijcie się w głowę. To były może błędne, może niesłuszne, ale decyzje polityczne, które nie podpadają pod czyny kryminalne. Koniec. Profesor Kik. Ale dyskwalifikują. I to jest jako polityków. Być może. Ale nie być może. No musi sąd jeszcze uznać. To są państwowe pieniądze, publiczne, każdego Polaka. Jeżeli nie ma profesjonalnych polityków, to nie ma profesjonalnego podejścia do prowadzenia polityki. No tak, ale jeżeli powiedzmy jakaś tam fundacja, jak na przykład Caritas dostawała pieniądze, czy katolickie pismo, no to przepraszam bardzo, to ja raczej nie widzę w tym czynu przestępnego ministra kultury. To nie chodzi o... Pieniądze miały iść na ofiary dla ofiar przestępstw, prawda? Mówimy o tym Funduszu Sprawiedliwości, tak? Tymczasem szły na inne cele. No, czy to nie jest problem? Bo na to, gdyby szły, co pan mówi, to rozumiem i podpisuję się. Ale nie szły na to.
lub szły w większej ilości w inne cele. Ale nie do prywatnej kieszeni. No, może nie do tych ministrów, ale do tych ludzi związanych z ministrami. No niestety, zwróćmy uwagę na jeden fakt. Dzisiejsza klasa polityczna w swoich wyborach politycznych cechuje się motywami ekonomicznymi, już nie ideowymi. Do polityki idzie się z przyczyn, z motywów ekonomicznych. I potem naturalne konsekwencje są tego, że ci politycy, oni są politykami, oni są profesjonalistami. Oni zarządzają publicznymi pieniędzmi jak swoimi własnymi. Bo to jest brak profesjonalizmu, profesjonalnego podejścia. Tu się z panem zgadzam. Oczywiście. Panowie, jeśli jesteśmy przy byłym ministrze Ziobro, to Marcin Bosacki, wiceszef Komisji Pegasusowej, mówi dziś tak. Ziobro ewidentnie jest w takim stanie, że może zeznawać przed Komisją Śledczą. Myślę, że to będzie kwiecień. Marcin Wolski, jak pan to komentuje? Nie pan co, ja tu się nie chcę w ogóle wypowiadać, bo dla mnie cała sprawa jest pod tym względem, no... okrutna, nieludzka, polityczne igrzyska. Tak, ale ja bym się nie ośmielił. No mówię, to są rzeczy po prostu, kiedyś napisałem taki namiętny tekst na temat pani Michalik, po prostu nie, to są rzeczy, których się po prostu, no nie wiem, tak jak z pojedynkami, no nie rzuca się do pojedynku człowieka, który leży na marach boleści. Nie staje się też ludźmi na przykład, którzy nie mają możliwości honorowej i tak dalej. No są pewne zasady w życiu, że się tego po prostu nie robi. Nawet jeżeli są za tym jakieś przesłanki merytoryczne. Po prostu pamiętajmy o jednym, że osądzają sędziowie, osądzają prokuratorzy. Niech nie osądzają politycy. To jest po prostu nadużycie demokracji całkowite. W rewolucji paryskiej tak może i było, że ci zwycięzcy posadzili. A bolszewickie jeszcze lepiej. Tak dalej. Ale... może lepiej sądy, żeby się zajęły całymi aferami, a nie komisje śledcze. Między innymi dlatego sądy nawet działają powoli, czasami nas to denerwuje, ale tu trzeba rozważyć wszystkie strony, wszystkie za, wszystkie przeciw, uwarunkowania. Profesjonalizm. Tak, i wyciszyć emocje, bo mówię, skoro pan przywołał rewolucję, były wypadki, że złapali człowieka z nutami. I gdyby nie rozsądny komisarz, który się połapał, tłum by go faceta rozszarpał, mimo że to był boku duchu winny kompozytor, bo szpieg. Ja mówię tak, że należy tych ludzi osądzić, ale w demokracji muszą to być sędziowie, prokuratorzy, sądy, trybunały, nie politycy, bo to jest rozliczanie się polityków z politykami. Poza tym do tej pory żyjemy w tej rzeczy RP już dość długo, no jednak była ta zasada, że za wszelką cenę nie stawiamy, tak jak kiedyś się w Rosji mówili, że nie rozstrzeliwujemy swoich poprzedników, że jest demokracja, że istnieje prawo do błędu i za ten błąd się płaci rzeczą, straszną rzeczą, odejściem od władzy. Politycznym odejściem od władzy. I dla mnie kara, powiedzmy sobie, dla polityka, który był, można powiedzieć, wszechwładnym ministrem czy wszechwładnym wicepremierem, jest tak dotkliwa, że być może jego następca się 5 razy zastanowi, czy warto. Panowie w PiS mają istnieć obawy przed aresztowaniem prezesa Kaczyńskiego. Jak pan wy to komentujecie? No to już jest aberracja. To już jest... Okrążą takie w kuluarach myśli, że... Aberracja. Kaczyński przegrał, ale chyba nie całkiem jeszcze. Dlaczego? Bo błędne działania koalicji rządzącej w tej chwili mogą doprowadzić do tego. Już widzimy, że tracą na w sondażach. Potem ta sytuacja ekonomiczna, która nam grozi, sytuacja militarna, polityczna, która jest nie najdoskonalsza. To wszystko może doprowadzić do... Do tragedii, bo w końcu w którymś momencie zostaje przekroczona granica i ludzie już się nie tylko wyzywają, nie tylko miotają kamienie, ale może zaczynają się zabijać. Kaczyński jest wszystkim symbolem. Kaczyński jest dla bardzo wielu ludzi kimś niesłychanie ważnym. No jednak, przepraszam bardzo, Kaczyński nie zrobił niczego, pewnie mógł, żeby postawić przed sądem Tuska, choćby za Smoleńsk. Nawet nie próbował tego zrobić. Zwróćmy uwagę na Europę Zachodnią, tam gdzie przegrywają ci, no, wodzowie, prawda, bo to... Tak, jest... to dostają jakieś emerytury, no. Jeszcze dostają emerytury, tak. Tracą władzę. I to jest w polityce niestety główna kara.
jeżeli sądy potem i prokuraturze dopatrzą się ich działania, jak jeszcze jako... Ale nie z rządem związany, tylko jakichś normalnych przekrętów finansowych. No, czy to nie jest wina prezesa PiS? Właśnie, że nie było tych rozliczeń, o których pan Marcin Wolski wspominał, takich, no, to co teraz robi na przykład Platforma, tak? Czy nie było tego ostrego podejścia? Czy to jest wina prezesa Kaczyńskiego, że dzisiaj Tusk może spać spokojnie? Mi się wydaje, że akurat to jest wśród wielu pozytywów element pozytywny, ponieważ to tylko nakręciłoby emocje. I tak by się pewnie nie udało. Jak mówimy oczywiście o sytuacji sprzed 8, 6 tam, czy 5 lat, a nastroje by się jeszcze bardziej rozkołysały. Nienawiść w Polsce, przecież mówmy się, co jest dramatem Polski? Dramatem Polski, że ona jest podzielona prawie równo. Bo to jest zupełnie inna sytuacja, kiedy my się potykamy z jakąś mniejszością, która tam oscyluje wokół 10%, ale my tu mamy sytuację prawie pół na pół. Czasem jakaś pomyłka wyborcza, czasem źle dobrany koalicjant. Przecież umówmy się, gdyby prawica poszła razem, gdyby nie było tego ataku na Konfederację, to być może byłaby sytuacja zupełnie odwrotna. Więc, ale co jest istotne? Istotne jest to, że Polska jest pęknięta i podzielona i co więcej, co zauważył pan profesor, nie ma środka. W związku z tym, cokolwiek się stanie, ta pierwsza połowa będzie skazana na tą drugą i vice versa. I wsadzanie liderów tych partii do więzienia byłoby czymś najgorszym, bo liderzy są policzalni. Liderzy są przewidywalni. I dlatego na przykład nie zgarnia się nawet na Zachodzie wielkich bossów mafijnych. Mhm. Bo zamiast jednego wodza, który jest pod kontrolą, mamy 10 krwawych rzeźników, który na wszystko mogą się poważyć. Profesor Kik. Słabością polskiego systemu politycznego jest polaryzacja polityczna. To jest po pierwsze. W warunkach tej polaryzacji mamy partie wozowskie, do tego dochodzi. Mhm. To z kolei dzieli Polaków na te dwie części. I w moim przekonaniu nie ma społecznych warunków do tego, żeby na dłuższą metę nie odbudowały się wpływy Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, że perspektywy populizmu w Europie rosną. Dopóki nie zorientujemy się, a to musi sygnał z Ameryki dojść, że neoliberalizm w wykonaniu oczywiście partii neoliberalnych nie prowadzi w konstruktywną stronę, przynajmniej w Europie, ale nie tylko w Europie. W związku z tym ja myślę sobie, że przywróćmy znaczenie, rangę i rolę sądów, prokuratorów, odejście politycy od przekształcania się na jakimś tam fragmencie od roli prokuratorów. Gdybym sobie chciał coś zamarzyć, to marzyłbym o zmniejszaniu agresji, zmniejszaniu polaryzacji, pielęgnowaniu środków. Tylko to wszystko, o czym pan mówi, to się pogłębia, mam wrażenie, prawda? Tak. Ale wie pan, to jest jak z chorym pacjentem. Oczywiście, że może umrzeć, ale gorączka rośnie, znaczy, że organizm się broni. Być może dojdziemy do tego momentu, kiedy nagle uświadomimy sobie, że przecież jest rzeczywiście, powiedział pan, wojna za granicą, wielkie problemy przed Europą i należy się w paru elementarnych rzeczach dogadać. Ale, mimo zaszłości, mimo animozji. Ale tutaj jest najgorsze to, że spada wiarygodność w efekcie tego typu postaw jednej i drugiej strony. Tak, nie ma rozjemców. Powiedzmy sobie, w innych epokach zawsze po jednej lub drugiej stronie byli tacy niezależni, którzy zabierali głos i obie strony wsłuchiwały. W tej chwili jest się albo wrogiem, albo przyjacielem. Nie wiem, czy panowie czytaliście tekst Stefana Jasiołowskiego w Gazecie Wyborczej dzisiejszej. Napisał o tym, że kłótnie w obozie demokratycznym, niezrozumiałe, zajadłe doktrynerstwo może doprowadzić do zmarnowania zwycięstwa koalicji 15 października. Apologeta, prawda, Stefan Jasiołowski, apologeta rządów Donalda Tuska, no, mówi takie rzeczy. Jak panowie to komentują? Zwróćmy uwagę na to, że Donald Tusk ma swoją psychikę, no, takiego wodza. Tworzenie przez niego Platformy Obywatelskiej, eliminowanie tych kolegów, którzy byli współtwórcami Platformy i tak dalej. I on... No sam jest alfa. W tej chwili prowadzi... Mówi też o pisowskiej recydywie, żeby... Tak. Że może konflikty w obozie rządzącym doprowadzą do pisowskiej... Spada wiarygodność rządzących i opozycji jednocześnie. I Polacy nie będą mieli zaufania ani do jednych, ani do drugich. Jak tu żyć?
Marcin Wolski? Ja tylko mogę współczuć, bo Wiesiołowski był, ileś razy wykonał parę wolt, kiedyś był bohaterem ruchu, kiedyś był jednym z trzech w klubie obywatelskim, którzy mieli inny pogląd na wszystko, potem tam, potem owam. Nie wiem, czy akurat on jest kandydatem na męża opatrznościowego oraz sędziego w tych sprawach. To, co pan powiedział o recydywie, oczywiście, że to, to ja tylko nie nazywam tego recydywą. No mówię, polityka przypomina wahadło. Jeżeli wahadło wychyli się za bardzo w jedną stronę, nieuchronnie poleci w drugą stronę. Wspominaliśmy Stany Zjednoczone. Tam zwycięstwo, pan to nazywa liberalizmem, ja bym to nazwał aktywno-lewicą z wszystkimi tymi łokami i tak dalej, i tak dalej. Nagle trafia do środkowej części społeczeństwa i mówi są, no zaraz, zaraz, ale na przykład likwidacja policji w mieście to może już przesada. Mhm. Panowie, wyniki sądy na koniec. Czy PiS wróci do władzy i rozliczy ekipę Tuska? Tak, 27%, nie 73%. Krótki komentarz poproszę od was na koniec programu. No taka jest atmosfera u początku rządów, koalicji. Polacy nie wierzą. Ale myślę, że na razie takiego optymizmu bym nie przejawiał. I Marcin Wolski? Ja już powiedziałem, że czy dojdzie do rozliczeń, nie wiem. Czy dojdzie do szybkiej zmiany, też nie wiem. Natomiast gdybym dawał, to bym raczej dawał jakiś głos pod tytułem być może, może być. Tylko pytanie, czy to, co obejmie władzę, będzie się akurat nazywało PiS-em i to będą robili akurat ci ludzie, których doskonale znamy z pierwszych stron. Panowie, bardzo wam dziękuję. Profesor Kazimierz Kik, politolog, był państwa i moim gościem, oraz Marcin Wolski, dziennikarz. Również bardzo dziękuję. My dziękujemy za dziś i zapraszamy na jutro w imieniu Antoniego Dudka. Dzięki i do zobaczenia. Koniec tej transmisji, ale nie koniec najwyższej jakości publicystyki i informacji. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco. Bądź z nami już jutro rano. Sedno sprawy, Ekspres Biedrzyckiej, Raport i Wieczorny Ekspres. Dociekliwe pytania i ostre komentarze. Zawsze na żywo. Czekamy na Ciebie.